Wejdź na handball.pl. Wszystko o piłce ręcznej w jednym miejscu. Handball.pl. Z nami Marta Gęga. Trudno uśmiech na twarzy po dwóch takich meczach na początek Mistrzostw Europy, ale Hiszpanki nas uratowały, wciąż jesteśmy w grze. Trudno uśmiech i trudno dobry sen, to po pierwsze. Nie kalkulowałyśmy niczego, żadnego spotkania. To, co miałyśmy zrobić, niestety nie zostało zrealizowane. No tak, no, dzięki Hiszpankom mamy jeszcze w piątek szansę na wyjście z grupy. Tak. W czym upatrywać optymizmu przed meczem z Rosjankami? My musimy same w sobie znaleźć tego brakującego ogniwa. Będziemy robić wszystko, żeby zebrać to w całość, w jedną, w cudzysłowie, kupę. To jest nasza ostatnia szansa i sobie każdy z tego zdaje sprawę. Każda, która, mam nadzieję, wchodząc na to boisko, odda z siebie milion procent. Kapitan Karolina Kudłacz powiedziała, że jesteście nawet przemotywowane, że strasznie chcecie, jesteście przez to bardzo spięte, zblokowane. Co zrobić, żeby paradoksalnie jutro w tym najważniejszym meczu być albo nie być tu w gier na Mistrzostwach Europy, zagrać trochę z większym uśmiechem, z większym luzem i pokazać gdzieś pełni możliwości? Myślę, że to już bardziej personalnie trzeba rozwiązać sam w sobie. Każdy musi dojść w środku sam w sobie i zapytać siebie, co go tak naprawdę paraliżuje. Mamy panią psycholog, panią Beatę, z którą możemy porozmawiać śmiało. Mamy Kima, który jest do nas otwarty i w każdym momencie można z nim porozmawiać. Myślę, że sukcesem w tym właśnie meczu z Rosjankami będzie to, że musimy zagrać na, nie to, że na 100 własnych procent, ale pokazać swoje umiejętności, to co pokazujemy w innych klubach i to co potrafią dziewczyny pokazać na Mistrzostwach Świata. Jeśli to przełożymy teraz na mecz z Rosjankami i oczywiście pozbędziemy się tych błędów, które nas tak eliminują strasznie, to mam nadzieję i wierzę w to bardzo, że wyjdziemy z tej grupy. Akurat ty jesteś bardzo odważną dziewczyną, pokazywałaś to w lidze mistrz, nie bałaś się brać odpowiedzialności na swoje barki, czy szło, czy nie szło. Zawsze gdzieś ten rzut z drugiej linii był. Czujesz, że dostaniesz jeszcze więcej szansy w meczu z Rosjankami, bo tak z meczu na mecz trochę tych więcej minut w twoim wykonaniu. Oczywiście dziewczyny mają prawo robić błędy. Każda z nas ma prawo zrobić błędy, bo to jest, wiadomo, to są emocje. I wiadomo, że te dziewczyny, które były na Mistrzostwach Świata, mają prawo i mają tego naprawdę wielkie prawo wejść w tym pierwszym składzie i ten cały pociąg ciągnąć. A ja tu jestem tylko generalnie na wielką zmianę. Ale jeśli dostanę szansę, to na pewno ją wykorzystam. I czy zrobię błąd, czy nie, nie będę go kalkulować na meczu. Na pewno po, ale jeśli taka będzie sytuacja, że na to boisko wejdę, to na pewno dam z siebie milion procent, żeby pomóc tej drużynie. Handball bracelets especially for you. Two sizes, 10 colors. Handball bracelets I Love Handball have 5 colors. Yellow, orange, red, green and blue. Handball bracelets with handball players in action have 4 versions. White and red, yellow and black, orange and blue, and red and dark blue. For every handball fan, player, coach and referee, order on handball.pl or write to reklama@handball.pl.